Co to jest? Wchodzę sobie dzisiaj na Parionowo, żeby po prostu nagrać dla was kolejny odcinek i widzę to, jakiś placek z wełny, jakby ktoś wziął wełnę, narzygał mi na domek. Siemany na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy tradycyjnie na Parionowie. I słuchajcie, wchodzę na serwer i widzę, no wiecie już sami co widzę. No przecież, co to ma być? Co to ma być, widzowie? Ja się pytam. Stałem sobie gdzieś w tamtym miejscu, przy wodospadzie zakończyłem wczorajsze granie. Wchodzę na serwer i widzę taki duży placek nad moim domem, który nie wiem co ma totalnie przypominać, ale wydaje mi się, że serce, z tym, że totalnie nie przypomina serca. To jest, nie wiem co to jest, to wygląda jak, no tak jak mówię, jak kot by coś zjadł, się zatruł i się zżygał. To tak to mniej więcej wygląda, jak chusteczka zmemłana i porzucona na pastwę losu. No tak to mniej więcej wygląda. Ale no nieważne. Zobaczmy w takim razie, co takiego to jest. Bo ja się spodziewam, co to jest. Ja naprawdę przysięgam. Nie wiem, co Dave dzisiaj wrzuci wieczorem. Wy już pewnie wiecie, bo to jest, kurczę, chwilę temu on wrzucił. Więc możecie pójść zobaczyć, ale ja już chyba się domyślam, co on zrobił. Więc, więc po prostu zejdę sobie na dół. Może tak zeskoczę tu, nie będę korzystał z wiadra, bo jeszcze się okaże, że moje umiejętności nie są na tyle dobre. Ej, dobra, tu coś jeszcze jest. Dobra, to jest część dopiero prezentu. Dobra, dobra, serce, tak jak myślałem. Czyli to miało być serce. Ale totalnie mu się nie udało. Więc dobra. Ale to wygląda tragicznie. Sorry. Okej. Okay. Czekajcie, tu była tabliczka też jakaś. Nie umiem budować. Przepraszam, mi sobie się pomagałem. O Boże, jaki to jest dziwny człowiek. Nie umiem budować. No nie umiesz, faktycznie. Sorry od Dave'a. Ojej, widzowie, widzowie. Ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. No... To go ratuje, bo gdyby dał mi tylko coś takiego, to bym na pewno przeprosin nie przyjął. Ale to pozostawia jakieś jakby pozostawia to stawia to pewien pytajnik nad tym, czy przemyślę to, czy nie przemyślę. No i nie wiem, widzowie, nie wiem, co mam z tym robić. Pytanie do was, czy powinniśmy jakby to powiedzieć, pogodzić się z nim, wybaczyć mu, bo nas przeprosił, czy jednak nie? No, nie wiem, w każdym razie tą decyzję zostawię wam. Zostawię to wam i po prostu zróbmy, umówmy się tak. Im więcej łapek w górę, tym większa szansa na to, że się pogodzę z Dave'em, dobra? I powiem do niego, dobra, Daveson, niech ci będzie, chcesz się pogodzić, to się pogodzimy, więc im więcej łapek w górę, tym większa szansa na to, że się z nim pogodzę, ok? A póki co musimy mu się jakoś odwdzięczyć, więc jako, że ma bardzo dobry humor i jak zobaczyłem to, no to nie może być inaczej, musimy się mu pójść odwdzięczyć jakimś, kurczę, dobrą budowlą u niego też. Więc co, no kobla weźmiemy, albo dirta, dirt to jest to, z czego trzeba budować, to jest najlepszy materiał na budowanie. Dobra, i co byśmy tu mogli, weźmiemy to, nie wiem, do czego nam się to może przydać, ale wezmę, może akurat do czegoś się przyda. Jeszcze jakiegoś dirta, chciałbym więcej. No, idealnie, idealnie. O Jezu, jeszcze idealnie. Dobra, bierzemy to w takim razie i idziemy. Wiem, co zrobimy. Wiem, co zrobimy. Bierzemy też kobla. Zbudujemy mu drzewko miłości, ale... Ale zbudujemy je sami. Nie sadzonkę, tylko zrobimy mu trzon z kobla i z dirta zrobimy mu liście. To jest ten plan na dzisiejszy odcinek. Więc... A, jeszcze przydałyby mi się jakieś tabliczki, żeby mu napisać jakąś informację. Że nie wiem, nie wiem co mu tam napiszę, jeszcze to się okaże. W każdym razie, no wydaje mi się, że ta kłótnia poszła w dosyć ciekawą stronę, ponieważ, no ja nie wiem, czy ja powinienem się z nim pogodzić. No mi się wydaje, że on tak bardzo tutaj manipuluje i tak dalej, chce tu jakieś w ogóle dziwne osiągnięcia, chce jakieś dziwne rzeczy osiągnąć. Mi się to trochę nie podoba, no ale dobra, no spróbujmy, zobaczymy, do czego to dojdzie dalej. No, ja powiem wam tak, Dave... To był Dave, wiecie, szef nad szefami, zawsze się dogadywaliśmy i tak dalej. To, co się ostatnio stało, no trochę mnie to przeraziło, trochę mnie to zasmuciło, no ale w sumie czasem tak to bywa, nie wiem, czy mu wybaczę, to się okaże, lecę na skróty do jego chaty, bo nie mamy tyle czasu, żeby iść tam normalną drogą. No ale możecie napisać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, czy ta drama powinna się ciągnąć, czy nie powinna.
Ja uważam, że ona jest dosyć słuszna, no ale okej, jeżeli uważacie, że nie, no to, to coś to przemyślimy. No i w zależności od tego, co wy zrobicie z lajkami, no to w zależności od tego zobaczymy, czy się pogodzimy, czy nie. Dobra, na samej górze mu zbudujemy to drzewo. To jest najlepsze miejsce na to, żeby takie rzeczy robić. Tylko czy da się tam wyjść na górę jakoś? Czy tutaj się da? O, czekajcie, muszę to zrobić jeszcze raz. Już kiedyś to zrobiłem. O tak, oj tak, dobra, czekajcie. O, dobra, myślę. Co jest? Ta woda tu znika. Dobra, tak, niech to tam dojdzie do krawędzi. Świetnie. Dobra, mamy to. Mamy to, niech te tam są. Dobra, i uwaga, budujemy tutaj największe drzewo. O nie, ale je postawiłem do kitu. Jeszcze raz, rozwalmy to i tu postawmy w takim razie. I robimy tak, robimy duże drzewko. W ten sposób. I robimy tak, tu. Tu. Jakie to jest tragiczne drzewo. I on nie umie budować, ja też nie umiem budować. No ale trudno, dobra, zróbmy tak, tak, tak. I teraz musimy tu dać tak. I teraz to powiększać ciągle w dół. O, widzicie to? No, ja się trochę znam na rzeczy. Ja się trochę znam na rzeczy, nie ukrywajmy, kurczę. No, ja jestem budowlańcem od pierwszej ręki. Tu piękne drzewo z dirta. To jest tak, to jest tak zwane, widzowie, nie wiem czy wiecie. To jest tak zwany gówniane drzewo. Gówniane drzewo, tak możemy je nazwać? Możemy, widzowie? Tak, to jest dobra nazwa, mi się wydaje, że bardzo dobra. No raczej to tutaj wygląda jak drzewo? Imo wygląda. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że wygląda to jak drzewo. Sam bym sobie takie chętnie zasadził w domu, tak mi się wydaje. Dobra, skorzystam z wody! Jest, jeszcze zdążyłem, dobra. Zobaczmy z daleka, jak wygląda to drzewo. Czy to jest odpowiednie drzewo? Tak. Zdecydowanie, nie można było zrobić lepszego drzewa. Ja tu zrobię coś takiego. O, idealnie. Tu postawmy jeszcze tabliczki i uwaga, napiszemy mu informację. I teraz tak, to jest bardzo ważna informacja, znaczy bardzo ważna, to jest bardzo ważne, co my mu to napiszemy tak naprawdę. Więc uwaga, Davik, widziałem twoje serce, jest podobne do tego drzewa, ponieważ też wygląda jak kupa. Tu ta kaminka jeszcze. I teraz tutaj na bok. Lecz. Wiecie co, napiszę to tu wyżej. Albo z drugiej strony. Lecz twoje drugie serce sprawiło nic. Widzowie zdecydują. Aha, nie, może inaczej. Fani zdecydują. I słuchajcie, pozostawiam to. O kurczę, twoje. O, dobra, bo się pogubiłem, tylko zejdźmy tu jeszcze na dół, bo ta minka mi nie wyszła. Po prostu tak. Kropka, chamska kropka jest. Więc od was to, widzowie, zależy, co się teraz tak naprawdę wydarzy. Czy my się pogodzimy, czy się nie pogodzimy? Zobaczymy. O kurczę, tu troszkę dywanik zepsułem, ale dobra, dobra, czekajcie, naprawę to, już aż taką hamową nie będę chyba, co? Czy... Chociaż... Co mi tam? Pozdro. Zrobimy jeszcze, patrzcie co zrobimy, jeszcze weźmiemy ten jego dywan, jeszcze posadzimy tam na tym drzewie, żeby tam, o, albo cały wysadź, o, to jest dobry plan, zrobimy normalnie dywan tam, tu te zbroje mu znowu zjechały, tutaj zrobimy tak, o, i tu posadzimy całe, tu, żeby było, że drzewko pięknie wyrosło na trawie, a nie na jakimś drewnie, wiecie o co chodzi, widzowie. No ja, o, tutaj nie postawimy tylko, no trudno, no mówi się trudno i żyje się dalej. Tu też zasadzimy, wszędzie zasadzona trawa. Normalnie, rzeżucha ekipę na dachu, wiecie o co chodzi. Dobra, schodzimy na dół, ja bym jeszcze jedną rzecz chciał zrobić tylko, żeby wyróżnić bardziej tamten tekst, który jest w tym, więc zejdźmy sobie do jego magazynu. O, źle to wymierzyłem, ale wiedziałem, że gdzieś go tutaj ma, więc po prostu zróbmy tak, bo nie chce mi się schodzić tak długo. I teraz potrzebuję jakiś barwnik. Czy ty masz jakiś barwnik? O, wiem, tu będziemy mieli barwnik na biał. No w sumie to nam wystarczy, tak mi się wydaje. O, idealnie, tu zamurujmy. No, zamurujmy, dobra, już teraz się poświęcę, pójdę normalnie schodami, ale... Kusiło mnie, żeby tam wodę rozlać, ale bałem się, że za dużo rozwalę, więc już nie będę mu takich kłopotów tutaj robił, ale idziemy na górę jeszcze to zafarbować, bo nie wiem, czy widzowie wiecie, ale jest taka możliwość zafarbowania tabliczki. Ja też się niedawno o tym dowiedziałem, może napisać w komentarzach, kto o tym wiedział, kto nie. Uwaga. Ta
Ten barwnik nie działa, okej, nieważne. To nie jest barwnik, to przecież jest kostka mączna. Dobra, nieważne, nie było tematu. Ja już wiem, jak to inaczej zrobimy, na czerwono. Czerwony barwnik też jest fajny, też mi się, tak mi się wydaje, widzowie, nie? Tu mamy... Dobra, i zrobimy coś takiego, jedna będzie na żółto. To jest dobry plan. Dobra, idziemy tam, jeszcze raz. Bo coś nam się nie udało, nie no, teraz już się nie będę ograniczał. Teraz już lecimy normalnie w ten sposób. O, i super, jesteśmy chwila, moment na górze, nie? Pozdro. No i... Co? Da się, da się. Dobra, i robimy tak, bierzemy tutaj ten barwnik. I tak. Tu dajmy na czerwono, a z tyłu damy takie... Z nadzieją na żółto. Znaczy, że średnio to wygląda, biały by wyglądał lepiej. No ale dobra, trudno. W każdym razie, podsumowując odcinek. Widzowie, od was zależy to, czy się pogodzimy. Ostatni raz to mówię. Jeżeli będzie duży łapek w górę, pogodzimy się. Powiem mu, dobra, Davik, zakończmy, zakopmy. To, patrzcie, zrobimy tak. Zrobimy, o, tak zrobimy. Tu. O, tak o. A nie, zróbmy, czekajcie, bo źle to zrobiłem. Tak. Tak. I pum. I tu zrobimy tak i zakopiemy topór wojenny. Oj, oj, póki co nie możemy zakopać toporu wojennego, bo nie zostawiliście na tyle dużo łapek w górę, żeby można było, więc koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco i widzimy się w następnym odcinku już jutro. Zobaczymy, co takiego się wydarzy. Ja jestem dosyć ciekaw.